Bierzemy udział w dwóch takich kluczowych projektach. Pierwszy projekt to jest budowa lokomotywy wodorowej. On będzie, jest realizowany we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową oraz z Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu. My jako przewoźnik jesteśmy zainteresowani po pierwsze oczywiście pracami przy opracowaniu projektu takiej lokomotywy, potem jej testowaniu i zakupie do użytku. Jest to po prostu, wodór jest paliwem przyszłości, a przede wszystkim zapewniłby nam z jednej strony dostęp do taniej wydajnej energii, a z drugiej energii bezemisyjnej, bo przy przetwarzaniu wodoru na energię elektryczną w ogniwach paliwowych jedynym skutkiem ubocznym jest woda, więc nie ma tam emisji żadnych gazów, a ma to znaczenie w całej tej polityce ekologicznej Unii Europejskiej. Drugi ważny projekt to realizowany wspólnie z PESO i naukowcami z Poznania projekt budowy autonomicznej lokomotywy. Autonomia wchodzi do kolei, może jeszcze nie tak szeroko, jakbyśmy tego oczekiwali, czy może jak oczekiwają zwolennicy takich koncepcji, ale jest w niektórych krajach w metrze. Australijczycy pociągi towarowe już starają się prowadzić przy pomocy lokomotyw autonomicznych. Oczywiście w Europie są inne warunki, tym niemniej widzimy dużą przyszłość i duże perspektywy właśnie w wykorzystaniu tych systemów autonomicznych, bo to z jednej strony może podnieść poziom bezpieczeństwa, a z drugiej na pewno w jakimś stopniu też spowoduje rozwiązanie problemów z kadrami, bo jest jednak wyzwaniem dla wszystkich spółek kolejowych to, że maszyniści są coraz starsi, ten wiek rośnie, nabór nie jest tak duży, jakbyśmy tego oczekiwali, więc za jakiś czas może być problem kadrowy właśnie z obsługą pociągów.